To ciebie nie zainspirował Sting? Zainspirował, próbowałem, ale powiem ci... Jego idole rockowej muzyki. No, Mick Jagger mnie bardziej... Keith Richards, Mick Jagger. Nie bardziej inspiruje niż Sting. No. Tacy rockowi guru. Tak, tak. Dobrze, witamy serdecznie Milę, która poprawi nam oglądalność i jej sympatyczną opiekunkę Karolinkę. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie i poprawiamy oglądalność dzięki uroczym kociakom. A to jeszcze raz nagrywamy? Nie, no to są rozmowy niewyreżyserowane, nie możesz powiedzieć, że to ile razy mamy na początku roku? Zaraz na minę Mili, no po prostu, ej, ona po prostu pokazuje, że nie chcę. Dlaczego jej nie posadziłaś tu koło mnie? Ja lubię to. No tutaj, nie wiem, tak ją widzisz. Ja mam takie rzeczy, żeby ją trochę zmiękczyć. A dla was też mam, ale inne. Będziecie nas zmiękczać? Dobrze. No. To ja może najpierw naleję. Naleję, a ja zadam pierwsze pytanie. Nalejemy jerbę. Nie chcesz? Nalejemy jerbę. Powiedz mi, bo ty chyba z wykształceniem jesteś wróżką, ani szamanką, ani piastunką tylko jesteś? Z wykształceniem jestem filologiem. Filologia angielska. Filologia angielska, tak. No i skąd ci przyszło do głowy te czakry, te wszystkie bzdury, te magie, no, to jest śmieszne. Nie bzdury, tylko dziwactwa. Czemu? Dla mnie to są bzdury, dla ciebie to może być dziwactwo, nie? No, fascynujące, ale jednak no, to działa. To przyszło skąd do mnie. To się wzięło? W wizji przyszło. Nie, no żartuję. Miałam taki sen. Miałam sen, piękny sen. Że zostanę w wnuczku. Jak to się stało? Nie, to się wiesz, to się wszystko dzieje jakoś tak już samo w pewnym momencie. No bo joga zaczęła się tak typowo fizycznie, jak w zasadzie chyba się zaczyna w zachodnim świecie, czyli jako ćwiczenia fizyczne. Bo ja też skończyłam kurs instruktora fitness, więc zaczynałam na siłowni, tam różne zajęcia, no wiecie, tam TRX. No i też wyszło z jogą. No i zaczęło się od fizyczności, a potem jakby im się wchodzi głębiej w całą tą otoczkę jogi, w zasady moralne, w jamy, nijamy, to nagle się okazuje, że po prostu wszystko się... Zasady moralne to przedstawia Kościół katolicki, no nie mówi, że jogi nie przedstawia zasady moralne. Oczywiście, że tak. A liczyłem na to, że powiesz, że Sting cię zainspirował, bo Sting był pierwszą postacią w moim życiu, która strasznie tą jogę wychwalała i on mówił, że jego witalność, jego czysty umysł, jego piękny sposób bycia, tak? No wynika z tego, że jogę uprawia, nie uprawia, tylko co się robi. Praktykuje. Praktykuje właśnie. Praktykant. Praktykant jogi. Nie, akurat nie Sting. A to ciebie nie zainspirował Sting? Zainspirował, próbowałem, ale powiem ci... Jego idole rockowej muzyki. No, Mick Jagger mnie bardziej. Keith Richards, Mick Jagger. Nie bardziej inspiruje niż Sting. No. Tacy rockowi guru. Tak, tak. Joga sama do ciebie poprowadzi. Joga przyszła do człowieka. No przyszła joga. No nie, no zaczęło się, wiesz, no zaczęła się tam praktyka, no i jakby im głębiej wchodzisz, to się okazuje, że wiesz, że tak naprawdę to, co jest na macie, to jest taki naprawdę bardzo, bardzo mały procent z tego, czym jest joga tak naprawdę. Bo joga to jest taka postawa w życiu, tak? Bycie zrównoważonym, spokojnym, akceptującym to, co przychodzi. Karolina, czy to jest strasznie nudne bycie zrównoważonym, spokojnym? Życie to jest energia, to jest power, to jest działanie, to jest go, go, go. No. Ale wiesz, no to nie jest tak, że nie możesz się cieszyć, tak? Tylko chodzi o to, żeby nie przywiązywać się do pragnienia, albo na przykład nie przywiązywać się do w ogóle do rzeczy, tak? Do ludzi, do rzeczy. Bo yoga to tak powiedzmy rozumiem, ale jak to się stało, że Mila się wpakowała w kat telewizyjny? Chciała, nie chciała? Sama przyszła? To było tak, że telewizja przyszła do Mili, to nie Mila sama wyszła, no wiesz, nie wysłała jakiegoś CV. Ja tam wrzucałam jakieś filmiki nieraz właśnie tam, że yoga i kod, no gdzieś tam skakuje i napisała dziewczyna, wiesz, z TVP i tam, że przyjdziemy nagrać materiał. No dobra, ale tak jak tutaj powiedziałam do was, że Mila niekoniecznie musi chcieć akurat w tym momencie współpracować, no i tak jak widać, nie, gdzieś tam sobie chodzi. Także przyszła telewizja, no i było podobnie, tak? A była u siebie, więc też się bardzo chowała. Chyba nie lubi za bardzo kamer takich obcych. No bo w domu tam. Czyli nie weszła, na nagraniu nie weszła na ciebie. Nie. Tak, ja tam trochę przepróbowaliśmy jedzeniem. Swoje. No tak, dostali materiał właśnie z tego
domowe archiwum. No właśnie, bo wracając, bo ja widziałam, że masz urodziny, ja tak nieprzygotowana, ale ja postanowiłam, że ja przyniosę i to grzecznie dla Krzysia też, żeby nie poczuł się, wiesz, że tutaj ten, takie tutaj święte drzewo, proszę. Drewienko? Dziękuję. I tutaj dla ciebie też. Ale jak się to pali? W fifce? Czy święte? No nie, to się po prostu podpali. To jest takie kadzidło, wiesz? Tak. A co to za znak jest? A to jest, to jest znak czakry serca. Ten znak? Nasz gość przyniósł nam serce. Czakra serca, 12-płatkowa. A co to za drzewo jest? Bo ono pachnie bardzo. No. To jest Palo Santo z Ameryki Południowej. I to po prostu sobie podpalasz i tak sobie to się dymi, ładnie pachnie. Takie, takie. Tak, fajnie uspokaja. Jak zaproszę dziewczyny na randkę i ten, to serce mi odda, tak? To serce to ode mnie masz dodatkowo, nie? Dziękuję. Serce zasłużyłem. No właśnie to o to chodzi, nie? Że nie trzeba zasłużyć. Dziękuję bardzo. Nie trzeba właśnie za coś bardzo się miło, kogoś tam. Bo ja się pytałem o dziwactwa, tak? Mhm. Z tych dziwactw, które można zobaczyć u ciebie na profilu na Facebooku, to jest tak. Chodzenie boso po śniegu. I czekaj, ja muszę to powiedzieć, nie? I głaskanie drzew, nie? To jest... Przytulanie się do drzew. Przytulanie się do drzew. Ostatnio jakieś dziwactwo. Karolina, no, nie, no morsowanie. Tak, znajdę faceta i się przytula, nie? Morsowanie to już nie jest dziwactwo. No nie, chociaż to już stało teraz, tak już teraz w mainstream. Ale ja chcę powiedzieć, że ja byłam morsowałam i jeszcze to nie było modne. Tak jak ja byłem wegetarianinem i wszyscy uważali, że jestem dziwakiem. Ja powiedziałam im kiedyś, że jakby tylko ja jestem w stanie wiedzieć, jak mogę... Czego potrzebuję. Tak, jakby nikt, ja nie jestem tobą, więc ja nie wiem, co jest dla ciebie dobre, tak? Ty nie jesteś mną, więc nie wiesz, co jest dla mnie dobre. I, no, całowanie drzew to dla mnie na pewno nie jest dobre. No widzisz, a to jest takie, tak się odkrywa, no bo w momencie, kiedy wyjdziesz z tej, teraz takie popularne też to wychodzenie ze strefy komfortu, no nie? W momencie, kiedy zmienisz coś, bo jak my działamy na zasadzie takiego przywiązania do działania, tak? Że do tego, co robisz zawsze, musi być plan, tak? O, bo tu robię to, tu idę tutaj, a w momencie, kiedy wiesz, jakby łamiesz ten schemat, no to się nagle okazuje, że odkrywasz jakieś nowe rzeczy. I to nie jest tak, że to teraz odkryjemy tę czakrę, tutaj będziemy robić czary mary, hokus pokus. Nie, to po prostu jest praca z ciałem, żeby otworzyć, czyli konkretne asany na przykład w jodze. Ale przepraszam na chwilę, ja wiedziałem, że wróżka powie zaklecie, bo nas tu chce wszystkich zaczarować. Asana, tak? Nie, no to działa. To nie jest, i później czary mary. Ja poczułem mrowienie na plecach. Nie? No, widzisz, no. Zauroczył mnie absolutnie program Yoga z kotem. Nie? No, dla mnie fenomenalne, bo yoga jeszcze jest rodzajem ćwiczeń. Tak? To jest dla mnie rodzaj ćwiczeń fizycznych. Mhm. Mnie by się przydało na kręgosłup, który mnie boli. Ale to ja sobie nie wyobrażam, wiesz, tych figur. Boże, drogi, to dla mnie abstrakcja, to jak ty się wyginasz. Natomiast cała reszta, no to powiedzmy, ale te czakry... No są. I to już nawet badają, wiesz, tam... No jesteś w stanie sobie tam zbadać, no. Aury, czakry, energię z czakr. Jak wiesz, jak ciało jest zrelaksowane, jak jest przepływ, to czujesz, tak? Nie, no może Karolina ci zbada czakry, bo... Powiem ci tak, ja... Ja nie badam. Nie. Ale jak, no uczyłaś, znaczy, no, jakiś... tak, no to jest. Zachęcałaś tam do kursu u siebie na Facebooku? Tak, no ale to, ale no, nie badania, no nie ma takich badań, co ty, Karolina, że jakich badaniu czakry, ale co? Chyba, że masz jakiegoś energoterapeutę. Na przykład, tak. I mają też już takie aparaty. No tak, ale to są nieobiektywne badania raczej, nie? Energoterapeuty. No ale co? No dobrze, no właśnie. Ale to, co to jest ta czakra? Co to jest centrum energetyczne w ciele. Jest ich 7. Tak? W ciele, tak? No tutaj, do dołu. Czakra podstawy, tak? Sakralna. Tu niżej, potem... niżej. Podstawy tam, to masz... W kroczu jest też czakra? Tak. Podstawy kręgosłupa, tak jak siedzisz, tak? Dokładnie między genitaliami a odbytym. No dobra, to dajcie spokój tym czakrom, czakry to nie. Czakry nie, ale on nie może takich rzeczy akceptować, bo jest katolik, wiesz, w naszym społeczeństwie chrześcijańskim takie rzeczy, które ty robisz, są uznawane, wiesz, takie dziewczyny kiedyś palili, ci ludzie tacy, jak on palił na stosach, nie? Mhm. No to jest ten problem, nie? Z akceptacją odmienności właśnie. Nie, powiem ci, że... Tego się nie spodziewałeś, nie? Bardzo się cieszę, że tacy ludzie jak ty występują, bo to ogromnie bawi. Także bo teraz już nie palimy takich ludzi jak ty, tak, ale kiedyś będziemy palić.
Jak znowu dojdziemy do władzy... To jest postawa godna chrześcijanina, nie ma pojęcia o chrześcijaństwie. Dziesiątki tysięcy wieźń, czarownic, całej Europy. Kościół katolicki spalił, a nie chrześcijanie. Chrześcijanie to są ludzie miłosierdzia. Ale to jest ciekawe, bo na przykład widzisz, tutaj mówisz, że katolicy, tak, katolicy takich ludzi nie akceptują, nie uznają, a na przykład wiesz, we wszystkich książkach do jogi, czy jak mówią o filozofii, to oni akceptują wszystkie religie, tak? To nie jest tak, że na przykład buddyzm jest ponad wszystko. Buddyzm jest chyba, to nie jest chyba do końca religia, nie? Tylko tak, jakaś filozofia życia, tak? Tak, ale właśnie mówisz, wiesz, tam jest taka wszechogarniająca akceptacja i niezależnie od tego, jak my nazwiemy Boga, na przykład, czy to będzie Budda, czy Allah, czy Bóg był po prostu ten jedyny prawdziwy. No to widzisz, to tam jest akceptacja, tak? Bo tak naprawdę... Okej, no mówisz, że na przykład czakry są niemierzalne, a czy twój Bóg jest mierzalny, widzialny, tak? Zmierzany wielkością miłosierdzia, które na mnie spływa. Okej, a myślisz, że na przykład w innym systemie, albo nie nazywając systemu po prostu katolicyzm, nie ma tego miłosierdzia? Nie wiem, nie znam, nie wierzę w żaden inny system miłosierdzia. Rozumiem. Modlę się do swojego Boga i on daje mi znak, że mnie słucha. Tak? Więc, jaki daje znak? Przez trzecie oko musisz zobaczyć, tak, nie? Tak, czuję. Tak? Ty czujesz, że jak się przytulasz do drzewa, to ja czuję rozmowę z Bogiem. Dobrze, ale ja też mogę czuć rozmowę z Bogiem, a niekoniecznie muszę go, wiesz, Ale ty tego Boga nazywasz drzewem, czakrą, wiesz... Nie, ja go nie nazywam. No właśnie to jest to, tak? Tak jak na przykład pytałeś o znajomych wcześniej, no nie? Że dlaczego to się tak dzieje, że już nie ma kontaktu, no bo czasem jest tak, że wiesz, kiedy próbuję coś rozmawiać z nimi, to się okazuje, że po prostu to jest tak, że to jest zupełnie inny poziom komunikacji, zupełnie jest tak duży dysonans, tak nie lubię to słowo, że po prostu jakby dalsza dyskusja nie ma sensu, bo ja wiem, że jakby ja nie przekonam kogoś do moich racji, a on nie przekona mnie do swoich i znaczy ja to akceptuję, tak? Ja akceptuję, mówię, okej, super, bo to też jest tak, że ja nie uznaję, że moja racja jest lepsza. Po prostu to jest to, co ja teraz wierzę, to jest to, co ja teraz odczuwam, ale daję też takie przyzwolenie, żeby każdy jakby szedł swoją drogą i każdą drogę akceptuje. Nie nawracać, tak? Ja już jakby ten etap, też każdy przechodzi taki etap, jak zaczyna odkrywać to wszystko i tak, ja tu powiem, tutaj, prawda, do znajomych, tutaj wszystko, bo ja odkrywam tą drogę, że to jest takie, że to nie trzeba nic wcale, nic nie trzeba spełniać, więc nic się nie musi wydarzyć, nic nie trzeba mieć, żeby być szczęśliwym. No i to jest takie proste, po prostu zaakceptować, co jest. To szkolisz się na naturoterapeutkę, tak? Tak. I co tam po tej szkole będziesz robić? Otwierasz gabinet naturoterapii? Czy co będziesz robić? Po co ci to? Po co mi to? To jest taka dobra historia, bo to był znak, żebym ja do tej szkoły poszła. No jaki znak? Trzecie oko. To ci dał ten znak? Trzecie oko zamrugało. Bóg ci to zesłał. No. Nie, to się wiesz co, bo to jest tak, że widzisz, jeżeli... ja tak sobie uważam, że jeżeli życie się układa tak, jak powinno się układać, czyli idziesz zgodnie z tym, co masz tam gdzieś zapisane i przeznaczone, jesteś uważny na znaki, to pojawi się wszystko tak, jak ma się pojawić. I to była taka historia, że jechałyśmy ze znajomą jechałyśmy w Karkonosze i po drodze ona mówi, ale fajnie, że to jogę, tam teraz w szkole jesteś, ja to bym chciała też tak coś robić, takiego, co ja bardzo chcę, naturoterapię bym poszła. No ja mówię, kurczę, a ja w ogóle nie zastanawiałam się nigdy wcześniej na ten temat. I mówię, no to by było fajne. I dojechałyśmy na miejsce i idziemy morsować właśnie w przysiece. I inna dziewczyna z tej właśnie górskiej rodziny, jak to mówię, idzie koło mnie i tak po prostu wiesz, bo to już było rzucone w przestrzeń, nie? Pole. W to samochodzie było, nie? No i gdzieś tam... Tak, było w aurze i ona mówi do mnie nagle tak, słuchaj, no skończyłam teraz w Warszawie taką szkołę zielarza, no i teraz idę od października na naturoterapię. Ja mówię, no przecież w samochodzie. Mówię, no dobra, jakby weekendowo, tam zjazdy raz w miesiącu. Mówię, jak to się nie pokryje ze szkołą jogi, to ja się zapiszę. No i się nie pokryło, no więc zapisałyśmy się tam, a w sumie w cztery osoby, no i jesteśmy. I co będę robić? Wiesz co, to jest półtora roku i tam jest bardzo, bardzo bogaty program, bo tam jest w zasadzie, wiesz, jakby z każdej takiej gałęzi jest po trochu, więc jak to skończę, no to zobaczę, jaki kierunek tutaj z tych, znaczy już tak mniej więcej czuję, co? Czyli? Czyli. Morsowanie, przytulanie do drzew. No, nie, ja tam bardziej te aspekty psychologiczne, takie podejście do choroby, wiesz, jak placebo, jak nasze nastawienie wpływa do leczenia, no to też się wiąże z jogą bardzo, bo przecież jogą też można wyleczyć bardzo wiele chorób. No w ogóle tak, nastawieniem. Każda choroba się bierze z... naszego
no, umysłu, można powiedzieć, tak, naszych emocji. Więc jeżeli wyleczysz przyczynę, czyli dotrzesz do przyczyny, czyli dasz sobie ten czas, żeby się posłuchać i to uleczyć, to to choroba minie. Ja się muszę bardzo uważnie słuchać, bo ja już 15 lat nie chorowałem, wiesz to. No to widzisz, to znaczy, że... Ja się słucham, tak? Tak, znaczy słuchasz się, to znaczy, że nie pojawiają się pewnie jakieś konflikty. Bolą mnie kolana, pani doktor. Pani doktor. Czy ma pani takie ćwiczenie jogi, żeby mnie kolana przestały boleć? Mam, bardzo dobre. Supta Virasana, pozycja leżącego bohatera. A to mi pasuje. I leżysz. I leżę. I leżysz. Leżę. I można po jedzeniu jeszcze ją robić. Jo! Jedna, nie, no, a ile kosz, ile, masuje, można, nie, można się do ciebie zapisać na taką lekcję, żebyś mi tego leżącego bohatera nauczyła? Tak? No to mamy. Weź się tutaj połóż, będziesz leżącym bohaterem. Będziemy cię Bogu i bohaterze, ale super leżysz. Ale ty uważasz Karolina, że ten sposób bycia tobie pomógł w sensie też fizycznym takim, że jesteś osobą zdrową, wysportową. Jak ja patrzę na te figury, jeszcze raz powtórzę, nie? One, to jest dla mnie abstrakcja, żeby wykonać wiele z nich. Właściwie wszystkie. Z tego leżącego bohatera. A na jeszcze nie wiesz, co jest, a już mówisz, że żebyś zrobił. No. Wcale nie jest takie łatwe. Nie. Tak? No. No to zachęcaj mnie. Zachęciłaś mnie teraz do prywatnej lekcji bardzo. No to powiedz mi teraz tak, czujesz się zdrowa, odporna, nie chorujesz, tak, nie łamie w kościach i tak dalej, tak? Tak, nic się nie dzieje. Ja nie pamiętam, kiedy byłam u lekarza. Dobrze, moi drodzy, nagadaliśmy się. No. Mnóstwo bardzo ciekawych, śmiesznych rzeczy usłyszałem. Dawno się tak nie bawiłem. Więcej ludzi odlecą. Ja mam jeszcze parę pytań. Masz jeszcze parę pytań? Spytałbym tam o tą Raja Jogę, ale po co? Przecież to Raja Joga. Chciałbym uwierzyć, że ktokolwiek wierzy w czakry, całowanie drzew, aury, ten. Chciałbym uwierzyć, że to nie Bóg, tylko te twoje magiczne obrzędy stworzyły cię tak wspaniałą i ciekawą osobą. Chciałbym uwierzyć, że Mila w następnym programie wystąpi i przyniesie nam oglądalność. Może już w tym? Tak? Może już w tym. Tak? No dobrze, bo... Tak, ale jak właśnie, ale widzisz, jak uwierzysz, to tak będzie. A jak tylko chcesz uwierzyć, to jeszcze jest w nieokreślonej przyszłości. To chce, to jest niepotrzebne. Tak? No to skreślimy następnym razem. Tak, następnym razem, tak. I od dzisiaj będzie taka tutaj plasterek taki. No, believe. I believe. Wierzę. No tylko ten... Wierzę, że będzie stu. Wierzę to, że Paweł jest tym zaradnym przedsiębiorcą, dlatego że ma trzecie oko na swoim miejscu. Bo jest moim wspólnikiem. A ja bym chciał być bogaty. Państwa i naszej gości była Mila. I jest fantastyczna opiekunka Karolinka, tak naprawdę. Karolinko, bardzo nam miło. Dziękujemy pięknie, że zechciałaś poświęcić nam chwilę czasu. Dzięki bardzo. Dziękuję. Jesteśmy? No, jesteśmy. Dobra, rób przecież. Ucieknij. I want to believe. Wydanie specjalne. Witamy Milę. No i się spóźniłeś. Mila, masz tutaj. Witamy Milę i jej sympatyczną opiekunkę Karolinkę. Mila, chodź, bo kotki zwiększają oglądalność. Chodź. No, jak się nazywa ta, ten gołąb taki miejski? No. Cukrówki. No, co? Cukrówki tam nie przychodzą i stukają. Z tymi cukrówkami to była taka historia śmieszna, bo właśnie kiedyś było ze znajomymi rozmawialiśmy, no i no, cukrówki są, jak to cukrówki? No cukrówki, a czemu cukrówki? No bo one tak mówią, no jak? Cukru. A tutaj jakaś czakra od czego? Tu jest trzecie oko, od intuicji. No błagam was. Napiję się tej jedynie. Trzecie oko. No. Dobrze, że cię nie spalił na stosie tak jeszcze. Jeszcze. Tak właśnie, no, nie wiedziałam, co to mnie czeka dzisiaj, jak przyjadę. No ale to przyniosłaś sama drewno, no prosisz się o spalenie. No.